Może ten, na rozluźnienie atmosfery. Bo jest trochę chyba drętwo. Opowiem, takie fajne coś usłyszałem wczoraj w telewizji, na MTV. Taka czarodziejska sztuczka. Wybierzcie sobie jedną cyfrę. Wybierzcie sobie jedną cyfrę od 1 do 9. Ale nie mówcie, no nie? No. I teraz tą cyfrę pomnożcie razy 9. Nie mówcie. Bo to tak, dobra, to ja wezmę sobie piwa, wy sobie powiedzcie. Tą cyfrę, którą wybraliście, razy 9. Już? Już? Wyszło 8. No jakim chujem, za przeproszeniem, no jak? No generalnie, dobra, macie teraz tą liczbę i teraz pierwszą cyfrę tej liczby i drugą cyfrę tej liczby dodajcie do siebie. Na przykład jak wam wyszło, nie wiem, 92, to dodajcie 9 do 2. Już? Okej. Więc macie teraz kolejną cyfrę, jedną cyfrę i od tej cyfry odejmijcie piątkę. Macie? Tak, wiem, czy nie. I teraz od tej cyfry odejmij piątkę. I masz kolejną cyfrę, jakąś tam cyfrę. I teraz przyporządkujcie sobie tą cyfrę do jakiejś litery alfabetu, jak A to jest 1, B to jest 2, C to jest 3, D to jest 4 i tak dalej. Macie? I teraz tą literę, na tą literę pomyślcie sobie jakieś państwo. Pierwsze skojarzenie macie. Dobra. Teraz na trzecią literę tego państwa pomyślcie sobie o jakimś kolorze. Macie? Jak to jest RPA? Jest kolor, jest. Macie? Tak. I teraz na drugą literę tego koloru wymyślcie sobie jakiś kwiatek. No. I teraz zastanówcie się dobrze, czy niebieskie irysy rosną w Danii. Rosną? Chyba nie. To była taka ciekawostka. Ja nigdy nie miałem zamiaru tego mówić, no ale jak nas jest tak mało kameralnie, to przecież... Ja słyszałem, że jak komuś nie wychodzi, że niebieskie irysy w Danii, to znaczy, że jest debilem. Ja nie chcę nikogo obrazić, ale tak słyszałem. Wyszło? Nie. O. Ja bym się nie chwalił.